Dla jakiej wartości y para uporządkowana 5y jest rozwiązaniem poniższej nierówności? Tu mamy nierówność, minus 7x minus 5y ma być większe równe 5. No i tu mamy wybrać odpowiedź. Czyli co, to jest nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi, ale jedna jest podalna, czyli 5 jest, x jest równe 5. No, czyli musimy przepisać tę nierówność w miejsce x, wstawiając 5 i zobaczyć, jaką nierówność na y otrzyma. No więc zróbmy to. Czyli minus 7x, czyli minus 7 razy 5 plus 5y większe równe 5. No minus 7 razy 5 to jest minus 35 plus 5y jest większe równe 5. Czyli teraz co? Chcemy mieć y po jednej stronie, resztę po drugiej, czyli do obu stron musimy dodać 35. W ten sposób tak. Po lewej stronie zostajemy z 5y. 5y większe równe 5 plus 35, czyli 40. Dzielimy obie strony przez 5. Prawda? Wolno nam dzielić lub mnożyć nierówności przez liczby dodatnie. Wobec tego po lewej stronie dostajemy y większe równe 40 przez 5, czyli 8. Czyli y musi być większe równe 8. Patrzymy, o, tutaj mamy, no i sprawdźmy sobie odpowiedź. Tak, tu jest y większe równe 8. Wspaniale. I może jeszcze jeden przykład. Dla jakich wartości y para uporządkowana 2y jest rozwiązaniem nierówności przedstawionej na poniższym rysunku? No tym razem mamy nierówność reprezentowaną graficznie jako zbiór punktów płaszczyzny i ten zacieniowany obszar to jest rozwiązanie naszej nierówności. Wszystkie punkty tutaj. Przy czym sama prosta jest narysowana linią przerywaną, oznacza to, że punkty na prostej nie są rozwiązaniem naszej nierówności. Taka jest ogólnie przyjęta konwencja, czyli tutaj wszystkie punkty, na przykład ten punkt, prawda, czyli 4, 0, prawda, lub ten punkt, czyli 5, 8. No, wszystkie te punkty tutaj są rozwiązaniem naszej nierówności. Teraz, gdzie leżą punkty, których współrzędna x jest ustalona równa 2? No, te punkty to jest pionowa prosta. Więc może narysujmy tę pionową prostą. Pionową prostą x równe 2. Więc rysujemy pionową prostą x równe 2. Tak? No i teraz pytamy się, które y na tej prostej spełniają naszą nierówność. No to widać, że to muszą być te punkty tutaj, prawda? Ta część tej prostej, ta półprosta, współrzędne y punktów tutaj, no, spełniają tę nierówność, czyli powyżej, y musi być powyżej tego punktu przecięcia, no a ten punkt przecięcia, odczytujemy, ma współrzędną y równe minus 5, czyli to muszą być wszystkie punkty ściśle większe od minus 5. Y większe od minus 5. No i może sprawdźmy jeszcze tutaj. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.